Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Oto jest dzień, który być może dzisiaj będzie dla nas dniem szczęśliwym, czyli 25 lipca, sobota, godzina 9.30. Dzień dobry, Widzewie. Mówią wam dzień dobry. Dzień dobry, Franek Fidos. I Robert Pogorzelski, dzień dobry jeszcze raz. Franek, jesteś gotowy na to, co się dzisiaj wydarzy? Bo ja tu tak nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Wiesz co, powiem ci, ja na spokojnie do tego podchodzę, ale dzisiaj już powoli tak się chyba atmosfera troszeczkę udziela, więc zaraz się nie będę mógł doczekać. No, dobrze, że ten mecz jest o 17, nie o 19.10, znaczy generalnie mógłbym być nawet chyba o godzinie 11, tak to już w ogóle by było najlepiej, żebyśmy wybiegli o 11 i mieli to już za sobą, bo tak jeszcze trzeba cały dzień poczekać na to, no, ale ja coś czuję, że dzisiaj będzie dobrze. Też gdzieś mam takie przeczucie, jak to się mówi w jądrach, że będzie dzisiaj dobrze. To nawet wczoraj podczas rozmów totalnie swobodnych z Adamem też wspomniałem, że nawet już wyłączając jakieś życzeniowe myślenie, to po prostu mam jakieś takie dziwne wrażenie, że dzisiaj nasi sięgną po swoje i będzie ten awans. No nie chcę ci tutaj zabierać jakichś tam informacji na trybunę prasową, tak, ale Marcin Kaczmarek, czyli specjalista od awansów, ma w meczach decydujących bilans 6 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek, więc jeżeli Marcin Kaczmarek ma taki bilans, no to nie może być innej możliwości dzisiaj niż wygrana ze Zniczem. No miejmy nadzieję, że sobie jeszcze go podkręci, ale tak, no, na trybunę prasową oczywiście też zapraszam ja za pół godzinki. Coś sobie pogadamy o tym, co tam w trawie piszczy i zobaczymy, jak będziemy wchodzić w ten dzień, który dał nam Pan. Oby tak było, oby ten dzień był dzisiejszym dniem, który faktycznie nam dał ten Pan, ale no, nie ma co ukrywać, że szykuje się trudne spotkanie, bo i Znicz musi wygrać, żeby się utrzymać, i my musimy wygrać, żeby awansować, także tak jak tutaj rozmawiałem wczoraj z trenerem Znicza Pruszków, obie drużyny grają o coś i cytując trenera Znicza, pana Artura Węskę, szykuje się kapitalne spotkanie. Szczerze mówiąc, znaczy na pewno będzie dobre, myślę, spotkanie, żadna drużyna łatwo skóry nie sprzeda, ani Znicz, no widzę, w to wiadomo, mam nadzieję, że widzę, łatwo skóry nie sprzeda, natomiast wiesz co, Znicz to mimo wszystko, pamiętajmy, że to nie jest jakaś nie wiadomo jak dobra drużyna i że faktycznie no oni też wyjdą naładowani i będą się bili o to utrzymanie, ale nie spodziewałbym się tutaj meczu pokroju, chodzi mi o te, powiedzmy, walory takiego neutralnego kibica, meczu pokroju na przykład widzę w Gieksa, tak, gdzie nawet neutralny kibic mógł sobie to obejrzeć i to był fajny mecz. No dzisiaj czegoś takiego mimo wszystko chyba się nie spodziewam. No, będzie mecz walki moim zdaniem, tak, i obie drużyny będą dążyły do jak najszybszego, moim zdaniem, strzelenia pierwszej bramki i potem kontrolowania tego spotkania, dowiezienia. No może nieskromnego 1-0, bo uważam, że nie skończy się na 1-0, tylko będzie wymiana cios za cios, coś mi się tak wydaje. I tak jeszcze a propos tutaj tych dzisiejszych meczów, to tak, wszystkie mecze mamy o godzinie 17. W TVP będziemy mieli trójblok, bo te wszystkie ekipy, które walczą o awans, czyli GKS Katowice, Górnik Łęczna i my jako Widzew, będziemy mieli multiligę, tak, po raz pierwszy chyba w historii rozgrywek drugoligowych będzie drugoligowa multiliga na antenie TVP. No, ciekawa sprawa, no od kiedy TVP weszło w ogóle w tą drugą ligę, to na początku niby tak skromnie, dobrze, jeden meczyk w niedzielę o 13 pokażemy, spokojnie, nie bójcie się, tv.com.pl, coś tam widzę w TV, pokazujcie sobie mecze, a teraz już coraz mocniej w to wchodzą, ale też z tego co widziałem, to widzę w TV po prostu najczęściej użycza sygnału i to chyba w sobie nawet fajna sprawa, no bo ostatecznie jeszcze jakaś dodatkowa chyba kasa też wpada do konta klubu, więc fajnie, no na pewno warto jakoś ten Widzew, powiedzmy, popularyzować, bo chciałem już powiedzieć, że warto drugą ligę popularyzować, ale mam nadzieję, że już dzisiaj za te 10 godzin już będę miał tą drugą ligę głęboko w poważaniu, więc zostańmy przy tym, że warto, żeby faktycznie o Widzewie było głośno we wszystkich mediach i to z tych dobrych powodów.
Tak, popularyzować drugą ligę oczywiście warto, ale nie naszym tutaj nazwą naszego klubu, tak? W ten sposób do tego podszedł. Tak, no bo rozgrywki trzeba popularyzować, ale bez udziału widzewa. I tutaj jeszcze a propos tego udostępniania, no tutaj trzeba w takim razie przyklasnąć ekipie Widzew TV, że zgłasza się do nich TVP i prosi o udostępnienie sygnału. To pokazuje, że nasza widzewska telewizja robi bardzo dobrą robotę. Tak, no gdyby to było, znaczy gdyby to wyglądało tak jak na początku samym tych transmisji, pamiętam, to na początku oglądania te transmisje to dosłownie wyglądało tak, jakby ktoś sobie stanął z telefonem i tego streama robił, a teraz to już faktycznie, no już jest tam kilka tych kamer HD, już całkiem fajnie to zaczyna wyglądać, więc no jeśli telewizja się po to zgłasza, no to znaczy to, że faktycznie to jest, nie jest coś, czego się można wstydzić. Dokładnie, bardzo, bardzo ładnie ta nasza ekipa działa i faktycznie nie mamy się czego wstydzić. Szkoda tylko, że po awansie do pierwszej ligi może być z tym problem, no bo wtedy już Polsat przejmuje większość sygnałów, no ale zobaczymy, co to będzie. Najpierw musimy awansować. A propos pierwszej ligi, to dzisiaj też wszystkie mecze w pierwszej lidze o godzinie 17:40, tam też się rozgrywa trochę rzeczy, tak, kto w barażach, kto walczy o utrzymanie. Jeszcze wiadomo, że dwie ekipy spadają, ale teoretycznie, no miejmy nadzieję, że to będą nasi najbliżsi rywale w przyszłym sezonie. Także zobaczymy, co tam dzisiaj w pierwszej lidze jeszcze ciekawego. Będziemy to też śledzić, tak, no bo my zakończymy i potem będziemy czekali na to, co się zadzieje w podpierwszoligowych. Tak. Tutaj już parę drużyn wiemy, jak tam się losy potoczyły, kto spada z Ekstraklasy, kto awansuje do Ekstraklasy, natomiast no, tego pełnego składu chyba jeszcze nie znamy. Zerknę sobie, słuchaj, jakie mecze tam ciekawe dzisiaj mamy w pierwszej lidze. Coś takiego, co ci jakoś, nie wiem, przykuło twoją uwagę? Jakieś konkretne spotkanie? Wiesz co, na pewno tak, Puszcza Niepołomice Radom jak Radom. To myślę, że ciekawe spotkanie, obie drużyny z czołówki. Puszcza jeszcze nadal ma na szansę na miejsce barażowe, o awans do Ekstraklasy. Radom jak ma to miejsce pewne, więc to może być bardzo, bardzo interesujące spotkanie. No poza tym pozostałe spotkania ekip, które gdzieś tam nadal walczą o coś, tak? Olimpia Grudziądz gra u siebie z Sandecją, gdzie Sandecja nie ma już szans na baraż, ale Olimpia Grudziądz nadal walczy o utrzymanie. No i ciekawe spotkanie też chyba w Tychach, gdzie GKS Tychy, który ma szansę na baraże, podejmie GKS Bełchatów, który walczy o utrzymanie. Także mówię, gdzieś tam bardzo podobna sytuacja jak w naszej drugiej lidze, że sporo ekip walczy o coś, albo o utrzymanie, albo o miejsce barażowe. Tak, ale tutaj już więcej tych rozstrzygnięć jest, bo w tej naszej pięknej lidze chyba tam sześć drużyny, tylko nie gra o nic. Z tego co pamiętam, sześć czy pięć? Chyba tak. Powiem ci, że już też nawet się pogubiłem. Interesuje mnie tylko jeden mecz, jeden wynik i nic więcej, nic poza tym, tak. Tak, no tutaj jak tak sobie poglądam, no oczywiście trzech Spadkowiczów, Stal Rzeszów, nie, Stal Rzeszów nadal może wskoczyć wyżej, Skra Częstochowa i Górnik Polkowice, tylko podobno oni już nie grają, nie mogą ani spaść, ani walczyć o awanse, no Reszta tak. tak, a reszta nadal potencjalnie coś walczy, no jak te analizy gdzieś tam na jakichś redakcyjnych grupkach były, to może to było się pogubić, że ten musi wygrać, ale ten musi przegrać, ten nie może wygrać, ten musi co najmniej tyle strzelić, a przy okazji musi spaść deszcz nad Warszawą. To już mógł człowiek po prostu dostać czegoś. Dlatego mówię, najważniejsze spotkanie jest rozgrywane przy Aleja Piłsudskiego 138 i tylko ten wynik nas interesuje i co się zadzieje, to czy będziemy dzisiaj świętować, czy będziemy jeszcze dwa mecze musieli rozgrywać w przyszłym tygodniu, tak? Bo przypominam, że we wtorek jest pierwszy mecz barażowy i drugi, a w piątek jest finał, więc obyśmy ewentualnie w piątek mogli się cieszyć, gdyby była taka konieczność, chociaż oczywiście wypluwam Nie te no, słowa. panie, dzisiaj, jeśli mamy się cieszyć, to dzisiaj. Ja tutaj nie akceptuję wersji, że w piątek, dzisiaj i tyle. Dobra, a propos 25 lipca, bo tak pośledziłem trochę kto i co się wydarzyło 25 lipca któregoś tam roku. Jeżeli chodzi o urodziny widzewskich piłkarzy, to nie ma nikogo, kto by tam występował w Widzewie i miał dzisiaj urodziny, ale urodziny obchodzi dzisiaj bardzo znany zawodnik tutaj, który miał przyjemność występować w łódzkim klubie sportowym, ale okazał się za słaby na łódzki klub sportowy i ostatecznie musiał przejść do Tottenhamu i potem do Barcelony. Chyba wiesz, o kim mówię. Chyba wiem, o legendzie Barcelony.
Tak, o legendzie Barcelony, legendzie tutaj klubu z Alei Auni, który no niestety nie sprawdził się w Łodzi, a doskonale sobie poradził w Tottenhamie, w Barcelonie, czyli Paulinho, tak, który obecnie występuje w Chinach, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, w Guangzhou Evergrande. W ogóle śmieszna sprawa te jego transfery, bo tam to wyglądało na pranie jakichś pieniędzy, bo w jednym roku przyszedł transfer, nie wiadomo, nie poparty żadnymi argumentami sportowymi, za 40 banik i w następnym roku Chiny go odkupiły za 50 z powrotem. Dziwny transfer, ale jeśli Paulinho nas słucha, to oczywiście happy, happy birthday to you, feliz cumpleaños i po portugalsku to nie wiem jak to się mówi, to nie wiem. Nie wiesz? Nie jesteś przygotowany? Panie, ja we wszystkich innych językach umiem, ale po portugalsku akurat nie. No to skandal, naprawdę. Poprawię to się to jest... na następny raz. Następny, byś był przygotowany na następne życzenia, bo to nie wiadomo, może jakiś reprezentant Djibouti będzie miał urodziny, to też powinieneś wiedzieć, jak to jest po dżibutańsku, czy tam po To się douczę. Biję się w piersi, się douczę. A, to jeszcze chciałbym nadrobić wczorajszy dzień, no bo wczoraj urodziny obchodził nasz szacowny fotoreporter z portalu najlepszego na widzewskim świecie, czyli widzewtomy.net i nie wiem, miał finalnie te życzenia złożone na antenie, czy nie miał? Ja że mu w RTS-ie zaśpiewał w stole. Ty żeś mu zaśpiewał, no to nie będę się powtarzał w takim razie. Ale znaczy, ja bym chętnie cię posłuchał, jak ty śpiewasz. Nie, ja nie umiem śpiewać, nie mam zamiaru śpiewać. Mogę zaśpiewać w poniedziałek, bo wiem, że w poniedziałek urodziny będzie obchodził inny fotoreporter z widzewtomy. A kojarzę chyba nawet. Znasz człowieka? Chyba coś mi się tam obiło o uszy. To ja cię trzymam za słowo i nagramy te twoje zadzwonię, życzenia urodzinowe. Zadzwonię. Po prostu zadzwonię chyba albo do prasówki, albo do tego. Do Dzień Dobry Widzewie. Mam nadzieję, że nas będzie słuchał. Teraz nas nie słucha chyba. Miejmy taką generalnie nadzieję. Nikt nie słucha. No nie, nie, wiesz to powiem ci, że któregoś razu nie pamiętam, to chyba z Andrzejem Klębą, jak prowadziliśmy też Dzień Dobry Widzewie, podobną teorię wysnułem i słuchaj, potem odezwali się słuchacze na Twitterze, że jednak nas słuchają, więc drodzy słuchacze, jeśli nas słuchacie, dajcie nam znać na Twitterze. W jakikolwiek sposób dajcie nam znać. Nie wiem, widziałeś wczoraj może rozgrywki o Puchar Polski? Nie, nie, bo nie miał, bo przyjemności. Wtedy prowadziłem audycję tutaj. A, tutaj w tak, radio. Ty wczoraj miałeś Ale faktycznie... widziałem pirotechnikę. I całkiem. Tak, troszkę. I rozumiem, że sektorówka w przyszłym tygodniu będzie temu poświęcona. Oczywiście, jak najbardziej. To było, ja to też zapowiadałem w sektorówce, że może się dziać trochę w Lublinie i faktycznie po tym, co gdzieś tam już jakieś informacje do mnie docierają, to troszeczkę się działo, tak? No bo ekipa Krakowi gdzieś tam, jak to się mówi kolokwialnie, szukała kibiców Motoru Lublin, ale czy się znaleźli, czy się nie znaleźli, to tego nie wiem. Pewnie Ale na kawkę pewnie chcieli ich zaprosić, tak no sympatycznie. Zdecydowanie, na zbieranie grzybów podobno, no bo to jest taka bardzo popularna dyscyplina, zapełnianie koszyków. Albo ewentualnie na ryby, na łowienie ryb. No, tak, ewentualnie na łowienie ryb. Kto szybciej złowi więcej ryb, ten wygrywa, tak? Składy tam, wiesz, wiadomo, po 15 osób się wystawia, po nie wiadomo ilu, tak? Ale trochę się działo, sporo ekip się pojawiło wczoraj na tym spotkaniu, między innymi kibice UKS-u też się pojawili razem z Krakowią, także tutaj widać, że te stosunki między UKS-em a Krakowią są coraz silniejsze, ale to chyba nie o tym mieliśmy rozmawiać, tak naprawdę. Ale wiesz co, ale finał Pucharu Polski to chyba generalnie od zawsze jest taki mecz, gdzie tam kibicowsko chyba się sporo dzieje, zawsze tam jakieś oprawy i z jednej i z drugiej strony są. Od kiedy sięgam pamięcią jakieś parę lat temu, to zawsze były jakieś dymy i dosłownie w przenośni, że tam piro jest odpalane. Wtedy na Narodowym, a teraz tam w Lublinie. Dokładnie tak. Nieważne na którym stadionie by ten finał Pucharu Polski się nie odbył, jakie zabezpieczenia by tam organizatorzy i policja nie wprowadziła, to przecież nie wiem, czy pamiętasz, jak był ostatni finał, tak? To nie, to ostatni albo przedostatni. Arka z Legią, to przedostatni. Nie, czekaj, to dwa wcześniej, no bo teraz był jeden, przedostatni wygrała Lechia i teraz wtedy była Arka z Legią chyba, o ile mnie pamięć nie myli. No to przecież każdy kibic, który wchodził i wchodzili na stadion, to byli prześwietlani przecież i torby były prześwietlane, takie bagaże jak na lotnisku normalnie, rentgeny i tak dalej. I tak wnieśli pirotechnikę i tak się dymiło, świeciło, paliło i w ogóle tak, także no to fenomen po prostu, naprawdę. Nieważne co by się działo, i tak wniosło, i tak odpalo, i tak odpalo. No i a potem o kibice tacy i tacy.
w mediach. No, przeszkadza ci ta pirotechnika? Wiesz co, osobiście moje zdanie, chcesz na ten temat poznać? Chcę poznać, oczywiście. Chcesz poznać moje zdanie, profesor znaczy, do spraw kibolstwa. Tak, znaczy się domyślam, co mi powiesz, ale... To... Wiesz co, to nie, może nie powiem ci, że żebym, nie wiem, rozstrzeliwał ludzi, którzy wnoszą pirotechnikę, natomiast nie uważam jej za coś koniecznego i po prostu, no jeśli są jakieś zakazy, to nie walczyłbym z tymi zakazami na siłę i tyle. Dla mnie pirotechnika na meczach to nie jest rzecz konieczna i to nie jest tak, że to co też bardzo często słyszę od tych jakichś, nie wiem, prawdziwych kibiców, że o, nie miałeś racy w ręku, to nie wiesz, co to jest prawdziwe kibicowanie. Dla mnie to, wiesz, no nie, nie. Dla mnie pirotechnika to nie jest konieczny element jakiejś choreografii kibicowskiej i jak będą, powiedzmy, coraz bardziej, jak to się mówi, coraz bardziej zaostrzone jakieś przepisy odnośnie tej pirotechniki, to nie będę, szczerze mówiąc, płakał w ten sposób. Ale musisz przyznać, że dodaje kolorytu. Słuchaj, jak jest pirotechnika na stadionie, to jestem pierwszy, który wyciąga telefon i robi zdjęcia. A no właśnie, no widzisz, czyli jednak ci się to podoba. Jak już jest, to wygląda fajnie, ale mówię ci, jak zniknie... A jak już odpalili, to sobie jeszcze fotkę zrobię i pokażę na Instagramie, jaki to ze mnie jest kit. Tak, selfiaka zrobię tutaj z tymi racami w tle i, dokładnie, i będzie tak. Fajnie. To co mówisz, Franku, że dzisiaj cały dzień spędzasz w naszym pięknym radio, tak? No tak, no dzisiaj pan naczelny szykuje się do meczu, bo chyba dużo sił na ten mecz potrzebuje, więc ja tutaj przejmuję interes i od samego rana tutaj będę pilnował, żeby wszystko działało jak należy. Tak jak wspomniałem wcześniej, za paręnaście minutek trybuna prasowa, już mi się kawka parzy w kuchni i zobaczymy, co w tej trawie piszczy. No a wieczorem zapraszam na trójblok meczowy. Z tego co wiem, to chyba poprowadzę go sam. Natomiast myślę, że będzie nie mniej fajnie, nie mniej treściwie, bo będą połączenia. Mam nadzieję, że kibice jak zawsze dopiszą i że ostatecznie ta audycja nie straci. Choć domyślam się, że większość kibiców, która potencjalnie by zadzwoniła, no oprócz słuchaczy, którzy nas słuchają za granicą, no to pewnie będzie na fecie taki. Znaczy, czy na fecie, na stadionie, pod stadionem będą świętować, otwierać malutkie butelki szampana, nie jakieś duże, bo malutkie. I się będą bawić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Od 16:30 zaczynamy z rozgrzewką, więc już z góry zapraszam. Tak, właśnie czekamy tutaj na tą trybunę prasową. Widzę, że tutaj nasz kurier z gazetami już pomalutku zbliża się do naszego studia. Tutaj widzę jakieś przeglądy sportowe niesie, także będziesz miał co wertować dzisiaj. Gazeta Wyborcza widzę też na pierwszym miejscu. Także musisz szukać artykułów od pana Jarosława, może coś tam dzisiaj wysmarował ciekawego. Albo tak. Od tego, od pana Darka Kuczmery, naszego pan Darek, ulubionego. Pan Darek Kuczmera oczywiście wysmarował. Natomiast wiesz co, od redaktora Bińczyka coś mi chyba umknęło jeszcze. Ale jest coś od to. O, to prasówka, powiedzmy, będzie prasówką. Będzie redaktor Bińczyk, będzie redaktor Kuczmera. To myślę, że parę fajnych tematów się załapie. Lecę po popcorn w takim razie. Panie, zapraszam, tylko nie hałasuj mi pan, bo nie lubię, jak mi nad uchem ktoś popcorn je. Nie, no przecież wiesz, zamkniesz się w tym swoim pomieszczeniu do trybuny prasowej, tak, bo to mamy przecież takie osobne pomieszczenie w radio, gdzie jest napis trybuna prasowa i tam się ludzie zamykają po prostu i tylko słychać, jak te gazety latają potem po całym pokoju z wściekłości. Czy z wściekłości? Z radości może, albo ze wściekłości. Albo ze śmiechu i politowania nad niektórymi tekstami. Tak, także ty dzisiaj kontrolujesz radio, tutaj tak jak mówisz, redaktor naczelny, głównowodzący, wujek, przewodnik, wszystkich będzie nadawał ze stadionu, no, oczywiście fotogaleria na WTM też jak najbardziej będą, także pełen obraz tego, co się będzie działo na stadionie, będziecie mogli zobaczyć. No szkoda, że nie możemy oglądać tego w obecności 17 tysięcy kibiców, czyli wszyscy, żeby mogli, co chcą wejść, co chcą, żeby mogli, to niech wejść. No chociaż to rozporządzenie wczoraj weszło podobno, tak, że 50% pojemności już może być i to teoretycznie od dzisiaj to obowiązuje, no ale jak ogłaszają taką decyzję w piątek po 17, gdzie wszyscy urzędnicy już z wędką jadą na ryby, no to
Nie, nie No sposób to zmienić. tak, bo tam podobno jakieś problemy formalne mogły być, tak, że po prostu formalności by klub nie zdążył dopełnić, bo tam chyba trzeba więcej ludzi do imprezy masowej zgłosić, czy jakieś No tego typu właśnie. rzeczy. No właśnie, więc na baraże jakby coś będzie już można, pewnie. Miejmy nadzieję, że w baratrach. Ja cały czas Tak, się ja to będę. trzymam, cały czas się trzymam tej wersji. O, słuchaj, włączyłem sobie. Chyba mogę zareklamować. Wikipedia, 25 lipca. Dzisiaj urodziny obchodzi Krzysztof Szczecina. I tak się zastanawiam, czy to jest jakiś błąd, czy to jest Krzysztof ze Szczecina, czy Krzysztof Szczecina. Jakiś polski piłkarz ręczny, bramkarz. O, widzisz, ciekawe. A Krzysztof Szczecina. Szczecina to nie jest coś związanego z rybami? Szczecina to się mówi, jak masz taki zarost dziwny, to że masz Szczecinę pod nosem. Zastanawiam się teraz, czy to mówisz konkretnie o mnie w tym momencie, czy. Ja się nie przyglądałem twoim wąsom, więc nie wiem, czy ty masz, czy nie masz. Nigdy. Nigdy nie patrzyłem na ciebie w ten sposób. Panie, widzieliśmy się panie niedawno. No, w czwartek się widzieliśmy, ale nie zwróciłem uwagi, czy masz wąs. Generalnie wiesz. Znaczy, wąs możesz mieć, bo nie podajesz piłki, to pewnie dlatego. Aha. Albowiem powiem ci, panie redaktorze, że nadal jeszcze jakieś skutki odczuwam tej gry. No, widzisz. No, trzeba się wdrożyć pomału. Dopiero trzeci raz graliśmy przecież, czy drugi, więc na spokojnie. Na spokojnie. Na koniec roku będziemy w szczytowej formie. Tak, szykujemy formę na koniec sezonu, tak jest. Ja szykuję formę co najmniej na grudzień, tak? Jak już nie będzie można grać, to ja wtedy będę w formie. Na grudzień, nie, tak na święta, no to tak idealnie pod karpika. No, i Kurde. zapętlamy temat ryb. A właśnie, a propos jeszcze. Może nie a propos karpika i. Bo mi się od razu kojarzy z naszym kolegą redakcyjnym tutaj, ale. A propos dnia. Nie dnia dzisiejszego. A propos dzisiejszego, no niech będzie dnia dzisiejszego, trudno, że powiem z błędem. Bo oprócz pierwszej drużyny Widzewa grałem jeszcze dzisiaj rezerwy w Pucharze Polski. To jest też bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie w zeszłym tygodniu rezerwy grały mecz Pucharu Polski za bieżący sezon, czyli za 2019-2020. A dzisiaj rezerwy grają Puchar Okręgowy za sezon następny, czyli 2020-2021. Tylko beznadziejnie ktoś wymyślił, że rezerwy też grają o godzinie 17 na wyjeździe z Włókniarzem Pabianice. To Nie wiem, kto wpadł na taki nawet genialny pomysł. z WTM-u byłem oddelegowany do robienia zdjęć na tym meczu, ale postawiłem weto. Stwierdziłem, że No nie jadę tam. nie, no nie, wiadomo, to internet w Pabianicach, to nie wiadomo, czy jest, czy na żetony jest tam, czy jak, nie wiadomo. Bo to może nie być, może być. Na Różnie. połączenie telefoniczne. A właśnie, no tak, telewizory na żetony, tak, tam są te budki telefoniczne, jeszcze tam się internet podobno udostępnia. Tak słyszałem, ale czy tak będzie, tak jest faktycznie, to nie Nie wiem, nie byłem. Nie wypowiem się. A nie, a byłem kiedyś w Nie Pabienicach, a to byłeś było. Nie, nigdy? no byłem. Właśnie sobie przypomniałem, że byłem w Pabienicach i to było przyjemne miasteczko. Nawet. Przyjemne. Ja pamiętam, miałem takiego profesora, jak jeszcze miałem przyjemność studiować, tak, no bo kiedyś tam człowiek studiował, to mieliśmy takiego profesora od urbanistyki, który wielkość miasta określał przez ilość wypalonych papierosów, jakie trzeba wypalić, żeby przejść je przez całe. Tak nam określał. Mówi, że no, byłem tutaj, proszę państwa, gdzieś tam w Pabianicach. Bardzo fajne miasto, takie na dwa papieroski. O, on tak zawsze nam obrazował miasta, czy są ciekawe, czy nie są ciekawe. Także na dwa papieroski, czyli szybko można przejść To przez jest całe Pabianice, tak. ciekawe, jakby Londyn określił. No nie wiem właśnie, jakby to miało wyglądać. Na dwa papieroski to chyba, nie wiem, gdzie on by doszedł przez. Przez ulicę by pewnie może przeszedł. A nie, stałby na światłach, póki się nie zrobi, wiesz, zielone. Ciekawa, szczerze mówiąc, miara. Słyszałem o miarach na papieroska, na pomiar czasu. Ale odległości wielkości miasta to nigdy, szczerze mówiąc. Ale bardzo szanowaliśmy pana profesora, był bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem, niestety świętej pamięci, ale naprawdę bardzo miło wspominam. No, mniejsza tam, mniejsza o nasze zajęcia wykładowe. 9:54, kurde, ten czas jakoś strasznie wolno leci już, naprawdę mogłaby być ta godzina 17. Pierwszy gwizdek i żeby te emocje już były, żebyśmy mogli faktycznie to obejrzeć. A przed meczem będziesz cały drżał i obgryzał paznokcie ze stresu, że no kurczę, już prawie. Zobaczymy, No zobaczymy jak właśnie. to będzie i zobaczymy. No właśnie. Także co? W ogóle jeszcze startują niższe ligi w
w ten weekend, to tak a O propos, właśnie, przypomniałem. to też jest myśl, co chciałem powiedzieć, zanim powiedziałem o tym oddelegowaniu z WTM-u. Bo to jest w sumie też chyba niedopatrzenie, że praktycznie te drużyny z niższych lig nie mają przerwy międzysezonowej, ta przerwa pandemiczna dla nich była praktycznie przerwą międzysezonową. To jest dla mnie dziwne, że oni tydzień po tygodniu faktycznie dogrywają jeden Puchar Polski, zaczynają kolejny. Nie wiem, to myślę, że powinni jakoś inaczej ogarnąć, no bo przecież w niższych ligach te obciążenia wcale nie będą o wiele mniejsze, a też piłkarze może troszeczkę słabiej przygotowani i mogą to bardziej odczuć, więc dziwne to według mnie jest, że tak to się Znaczy, wiesz, dzieje. ja mówię tutaj o rozgrywkach jakichś tam czwartoligowych, tak, gdzie Znaczy, no niektórzy czwartoligowcy tak, no ale będą. wiesz, ale nadal to jest. Szczególnie wiesz, te niższe czwarte ligi okręgowe i tak dalej, czy te puchary polskie okręgowe, no to też myślę, że powinno być to jakoś odpowiednio przesunięte w czasie, szczerze mówiąc. Bo to Znaczy, to wygląda jest na w to, ogóle. że to po prostu nie było przesunięte, tak? No nie, znaczy to jest w ogóle fenomen, tak? No bo pierwsza liga i druga liga dogrywają końcówkę sezonu, czyli tutaj toczy się walka o awans na zaplecze Ekstraklasy, a czwarta liga, tam Grupa Świętokrzyska, rozgrywa drugą kolejkę nowego sezonu. No, my jeszcze nie skończyliśmy starego, a tu się rozpoczyna sezon nowy. No, po prostu fenomenalny jest ten 2020 rok. Miejmy nadzieję, że za rok już wszystko wróci do normalności. Tak to chyba trzeba będzie po prostu skwitować i tyle. No, miejmy nadzieję, że tak to faktycznie będzie. Czwarta liga, Grupa Łódzka też zaczęła wczoraj już nawet, o, popatrz, właśnie sobie sprawdziłem. Wczoraj były dwa mecze. Zjednoczeni Stryków kontra Ceramika Opoczno i Warta Działoszyn kontra Orzeł Nieborów. O, takie dwa spotkania. Oprócz Warty Działoszyn to chyba ze wszystkimi tymi drużynami mieliśmy okazję grać, z tego co pamiętam. No tak, w Strykowie świętowaliśmy przecież awans do trzeciej ligi. W Nieborowie też graliśmy, niejednokrotnie sparingi graliśmy w Nieborowie jako Widzew, tak? Pamiętam, chyba w zeszłym roku graliśmy sparing ze Stomilem Olsztyn. Nie, tak, ze Stomilem Olsztyn graliśmy w Nieborowie. No i są jeszcze bardzo ciekawe mecze. Żałuję, że dzisiaj, bo bardzo fajny mecz tutaj po sąsiedzku mojego miejsca zamieszkania. Konkretnie zespół się nazywa Jutrzenka Drzewce. Mam nadzieję, że kojarzysz. Oglądam mecze co Tak, tydzień. kojarzysz, tak, No, Jutrzenka no. TV, tak, znasz pewnie, tak, Drzewce TV, tak, wiesz, FC takie Drzewce. tam, No. FC Drzewce, FC Drzewce, dobrze, fajnie, to brzmi tak. Jutrzenka Drzewce zmierzy się dzisiaj z rezerwami ŁKS-u. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak te rezerwy ŁKS-u będą jeździły do miejscowości, które są przecież w większości opanowane przez kibiców Widzewa, tak naprawdę. No, Stryków, Głowno, Zgierz, Warta, co tu jeszcze, Wiśniowa Góra, Sieradz, Duńska Wola, no, bardzo ciekawie to może wyglądać. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie taka klamra kompozycyjna, że jak Zjednoczeni Stryków grają, a my, tak dobrze mówię, że a my wtedy w Strykowie świętowaliśmy awans, to dzisiaj też będziemy mogli świętować awans i takie nawiązanie będzie O, właśnie, tak, historyczne. a propos, historyczne nawiązanie do meczu w Strykowie. Zmęczyłem się, powiem ci, trochę. To tak powiem ci idealnie w czas, bo już godzina jest taka, że możemy Tak, to audycję. możemy jeszcze. I ramówkę możemy szybko jeszcze, to tam dzisiaj jeszcze oprócz tego, bo ty I mówiłeś, że to nieco. ramówkę. Tak, no o 10 za 2 minuty zapraszamy na tą trybunkę prasową. Ja konkretnie zapraszam i sobie omówimy, co w trawie piszczy. Od godziny 11 do godziny 16, mniej więcej 20, zaserwujemy Wam blok powtórkowy. Na początku co jest grane? Maciej Wojciechowski, Łukasz Karpiak. Potem o 12 zapowiedź meczu Marcin Guzewicz, Maciek Wojciechowski. O godzinie 13 moja skromna osoba w powtórce magazynu Piłka na Świecie. Powiemy sobie o tych największych ligach angielskich, wszystkich, w sensie światowych ligach wszystkich. O 13:45 powtórka rozmów totalnie swobodnych. Ja i Adam Sadowiak, naszymi gośćmi byli Przemysław Rodek i Marek Citko. Dwie bardzo fajne rozmowy. Jeśli ktoś przegapił, to zachęcam, bo naprawdę fajne rzeczy mówili i Przemek, i pan Marek, więc zachęcam do odsłuchu. 15:15 powtórka trybuny prasowej, która za minutkę się zacznie. No i o 16:35 wjeżdżamy już tym trójblokiem meczowym. Od 16:35 rozgrzewka. Od 16:55 łączymy się z Aleją Piłsudskiego 138 na komentarz meczowy Maćka Wojciechowskiego. No i od 19:00 dogrywka. Przez 2 godziny będę odbierał wasze telefony. Porozmawiamy sobie o tym Widzewie. Miejmy nadzieję, że już Widzewie pierwszoligowym. Dokładnie tak. Czyli co, Franku, życzę ci miłego dnia w takim razie w radio. Jakby coś, to.
Jesteśmy w kontekście stadionowym. O, to może jakąś relację ze stadionu jeszcze zrobimy, ale to się będziemy kontaktować. O, O. tak jest, to co? Dziękujemy słuchaczom w takim razie, bo jest godzina 10, a program po pierwszą poranną audycję Dzień dobry widzowie prowadzili dzisiaj dla Was Franek Widos. i Robert Pogorzelski. Miłego dnia, oby do zwycięstwa. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.